Witam Was, moi drodzy. Witam na pierwszym tego typu wykładzie z terenu. Możemy to potraktować jako takie zajęcia terenowe. Obiecywałem, że pojedziemy w teren, że udamy się nigdzie indziej, jak właśnie do Nasiłowa. I w tym miejscu właśnie się dzisiaj znajdujemy. Za mną widzicie odsłonięcie geologiczne, profil geologiczny tego stanowiska paleontologicznego, stanowiska geologicznego, o którym dzisiaj będziemy sobie rozmawiali, dla którego tutaj przybyliśmy. Omówimy sobie, co widać w skałach, które znajdują się za mną. W każdej warstwie coś tam się ciekawego dzieje. Omówimy sobie faunę, bo na pewno znajdziemy jakąś faunę. Zresztą tutaj już nawet jak przyjechaliśmy, to ja w wielu okazach, które leżą tu i ówdzie, jakieś skamieniałości widzę, więc sobie tę faunę omówimy. No i cóż, porozmawiamy o tym, co tu się działo, a działo się, moi drodzy, bardzo, bardzo dużo, więc już teraz zapraszam na dzisiejsze takie nietypowe, środowe spotkanie z dziejami ziemi z terenu, z Nasiłowa. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, to jest kanał Wszechnica, no i co? Zapraszam! Nasiłów jest to miejscowość położona bardzo malowniczo, w pięknym, takim wręcz bajkowym miejscu naprzeciwko Doliny Wisły. To w zasadzie już jest odsłonięcie geologiczne. Ten profil, który widzicie za mną, on się znajduje w obrębie ściany tuż przy dolinie samej rzeki. Więc z jednej strony można podziwiać cuda geologiczne i paleontologiczne, ale kiedy się człowiek odwróci, tak jak ja teraz stoję w waszą stronę zwrócony, to widzę piękną rzekę. Jeszcze może tutaj z tego poziomu, gdzie stoję, to rzeki nie widzę, ale jak pójdziemy sobie za chwilę na któryś z wyższych pięter, że się tak wyrażę, wyższych poziomów tego kamieniołomu, to tam będzie ładnie widać rzekę. Więc to, co widzimy, jest to rzeczywiście stary kamieniołom. Oczywiście już tutaj eksploatacja się dzisiaj nie odbywa, ale ciągle skały tu się odsłaniają i jak najbardziej można je podziwiać. Co roku w sezonie wiosenno-letnim, tak jak teraz my to kręcimy w maju, to jest to właśnie moment, kiedy całe tabuny studentów geologii, paleontologii przybywają tutaj z różnych uniwersytetów. Uniwersytet Warszawski, wiem, że UJ, wiem, że również i różne mniejsze uniwersytety z innych miast przybywają tutaj, aby podziwiać to miejsce. Dlaczego? Dlaczego przybywają właśnie tutaj? Co jest takiego niesamowitego w Nasiłowie? Ktoś by mógł powiedzieć, na jakieś zwykłe odsłonięcie pośród krzaków, idzie się tutaj takim złowrogim tunelem z drzew takich ciernistych, które dają, rzucają złowrogie cienie. Wygląda to może tak nieszczególnie atrakcyjnie i rzeczywiście kamieniołom jest zarośnięty, bo jest już nieczynny. Natomiast tutaj odsłaniają się skały z pogranicza er mezozoicznej i kenozoicznej, a co za tym idzie, z pogranicza kredy i paleogenu, czyli kreda to jest ostatni okres ery mezozoicznej, ery gadów, paleogen jest to pierwszy okres z ery kenozoicznej, czyli z ery ssaków, a dokładnie jeszcze oczywiście jak zajrzymy głębiej w stratygrafię, no to okres taki jak kreda dzieli się na mniejsze jednostki czasowe. Ostatnia jednostka czasowa okresu kredowego jest to tak zwany Maastricht. Te już małe, drobne jednostki czasowe mają swoje nazwy oczywiście od poszczególnych miejsc na naszej planecie, od nazw geograficznych. No i oczywiście miejscowość Maastricht, która znajduje się dzisiaj w Holandii, od niej właśnie wzięło nazwę ostatnie wydzielenie okresu kredowego. Natomiast pierwsza jednostka czasowa paleogenu jest to tak zwany Dan, więc mamy tutaj granicę Maastricht-Dan, granicę kreda-paleogen i granicę mezozoik i
Kenozoik, ale skupmy się na tej granicy Maastricht-Dan, na tym najniższym poziomie, najbardziej szczegółowym. No, moi drodzy, co miało miejsce na tej granicy Maastrichtu i Danu, na granicy Kredy i Paleogenu? Oczywiście wielkie wymieranie. W dziejach Ziemi mieliśmy piątkę masowych wymierań, tych takich dużej rangi zjawisk, zdarzeń związanych z obniżeniem się różnorodności biologicznej na naszej planecie. Pierwsze miało miejsce w Ordowiku, drugie w Devonie, trzecie w Permie, to największe, Mother of All Extinctions, matka wszystkich wymierań, czwarte w Triasie, no i piąte, ostatnie, właśnie pod koniec Kredy. Teraz być może mamy do czynienia z szóstym masowym wymieraniem, ale o tym jak zwykle inną razą. Tak czy inaczej, tutaj mamy to wymieranie ostatnie, które może nie było największe, ale chyba było najbardziej spektakularne tak wizualnie, bo ono się wiązało z upadkiem wielkiego ciała kosmicznego, po prostu w Ziemię uderzyła planetoida, asteroida, dokładnie nie wiadomo, co to było za ciało kosmiczne, tak czy inaczej pewien duży obiekt z kosmosu uderzył w półwysep Yucatan, w południową część Morza Protokaraibskiego, no tam, gdzie dzisiaj znajduje się Zatoka Meksykańska. W tamtym czasie to, tak jak powiedziałem, również był zbiornik morski, tak zwane Morze Protokaraibskie, płytki zbiornik szelfowy, w którym odkładały się skały węglanowe, wapienie. Upadek tego ciała kosmicznego na, no, po prostu w ten zbiornik, czy do tego zbiornika, spowodował masowe wymieranie. Olbrzymia fala tsunami przetoczyła się przez kontynenty. Doszło do powstania nuklearnej zimy. Dzisiaj za wiele o samym tym wymieraniu nie będę opowiadał, bo już mieliśmy cały wykład nawet poświęcony wielkim wymieraniom, więc tam omawiałem to bardziej szczegółowo. Dzisiaj skupimy się na tym, co w tym momencie na granicy właśnie Maastrichtu i Danu, a było to mniej więcej 66 milionów lat temu, działo się tutaj w Polsce, bo okazuje się, że mamy właśnie takie odsłonięcie jak nasiłów, gdzie granice, którą się datuje na te wydarzenia z czasów wielkiego wymierania, mamy. Dlatego jest to tak ważne miejsce i dlatego tutaj przyjeżdżają zastępy studentów, żeby to miejsce oglądać, żeby poszukać skamieniałości. A skamieniałości, trzeba Wam wiedzieć, jest tutaj co niemiara. I tak jak wspomniałem, ja nawet stojąc już tutaj widzę pewne okazy, już jakiś wstępny urobek dla Was zebrałem, który później sobie obejrzymy. Omówmy sobie teraz jednak ten profil geologiczny. Ta część dolna kamieniołomu, którą widzicie bezpośrednio za mną, są to skały, które nazywamy opokami. Jasne, takie białe niemalże, czy biało-żółto-pomarańczowe niekiedy skały osadowe, należące do skał o naturze mieszanej. To znaczy, są to skały troszeczkę węglanowe, troszeczkę krzemionkowe. Opoka zawiera w sobie materiał krzemionkowy, między innymi z ciał, ze szkieletów gąbek krzemionkowych, gąbek, które za życia miały szkielet krzemionkowy, ale również zawiera w sobie pewną zawartość substancji węglanowych, materiałów węglanowych, skał węglanowych, po prostu na przykład elementów, no, takich podobnych do wapieni. Dlatego generalnie, jak sobie weźmiemy taką skałę, później w przybliżeniu pooglądamy sobie te okazy, to ta skała generalnie wygląda na pierwszy rzut oka jak taki typowy wapień. Oczywiście typowy wapień to tak naprawdę nic nie znaczy, bo wapieni jest 150 różnych rodzajów. Są wapienie twarde, są wapienie miękkie. No to jest skała, tak jak powiedziałem, mieszana, coś między wapieniami a skałami typowo krzemionkowymi. Te opoki mają w sobie bardzo dużo skamieniałości. I o tym, co to są za skamieniałości, to sobie porozmawiamy później. Natomiast trzeba Wam wiedzieć, że te opoki datowane są właśnie na Maastricht, czyli opoki. Dolna część tego kamieniołomu to są skały z końca Kredy, z końca ery mezozoicznej. W przeważającej większości są to skamieniałości organizmów morskich, więc pod koniec Kredy teren, na którym się znajdujemy, czyli powiedzmy, no, południowo-wschodnia Polska, bo to jest mniej więcej pogranicze województwa mazowieckiego i lubelskiego,
Tutaj znajdowało się pod koniec kredy płytkie, ciepłe, takie szelfowe morze, w którym bujnie rozwijało się życie. O tym, jak to życie wyglądało, to tak jak mówię, porozmawiamy sobie w dalszej części naszego spotkania. Natomiast więc pamiętajmy, że te opoki, one są właśnie wieku kredowego, wieku maastrychckiego. Powyżej opok znajduje się taki zielonkawy piaskowiec, czy piasek tak naprawdę glaukonitowy z wkładkami takich konkrecji fosforanowych. Co to znaczy piasek lub piaskowiec glaukonitowy? Piasek, piaskowiec, no to mniej więcej wiemy, na czym to polega. Później sobie też to obejrzymy z bliska. Natomiast co to jest glaukonit? Glaukonit jest to taki zielonkawy minerał o stosunkowo złożonej strukturze. On, o ile dobrze pamiętam, należy do grupy krzemianów. No i jest taki, rzeczywiście ma barwę taką ciemno, czy zgniło-zieloną. I nadaje piaskom, w których się znajduje, również zabarwienie takie zielonkawe, ciemnozielonkawe. Jest to minerał, który również powstaje w środowisku morskim, więc tutaj cały czas ta sedymentacja odbywa się w zbiorniku morskim. I te piaskowce glaukonitowe widoczne są tam wyżej, na, że się tak wyrażę, w wyższym piętrze tego kamieniołomu, gdzie pójdziemy sobie później. Tam się dokładnie tym piaskom przyjrzymy, ale już z Waszej perspektywy w tamtej części kamieniołomu powinno być wkładki tych piaskowców widać. Jak wspomniałem, w tych piaskowcach występują konkrecje. Konkrecje fosforanowe, w których występują sfosfatyzowane skamieniałości, a ci z Was, którzy śledzą nasze wykłady od dawna, to wiedzą, że fosfatyzacja jest jednym z tych procesów geologicznych, który doprowadza do powstawania unikatowych, takich no, perfekcyjnych skamieniałości i właśnie z tych piaskowców glaukonitowych oraz tych konkrecji pochodzą skamieniałości między innymi doskonale zachowanych, niekiedy całkiem sporych, belemnitów, o których też porozmawiamy sobie później. I sama granica kreda paleogen, Maastricht, Dan znajduje się w obrębie właśnie piaskowców glaukonitowych z tymi konkrecjami fosforanowymi. Z tym, że trzeba pamiętać, że tutaj w międzyczasie doszło do zjawisk związanych z erozją. Nie mamy tutaj ciągłego zapisu zdarzeń. Sama granica przebiega, granica kreda paleogen przebiega w obrębie tych piaskowców glaukonitowych, jednakże pamiętajcie, że tutaj w międzyczasie między wymieraniem kredowym a dniem dzisiejszym dochodziło do zjawisk związanych z erozją i tam są pewne luki stratygraficzne. Nie będziemy w to dzisiaj wchodzić, generalnie sama granica znajduje się w obrębie właśnie piaskowców. Powyżej piaskowców natomiast znajdują się skały nazywane gezami. I geza, podobnie jak opoka, jest taką skałą mieszaną, zawiera w sobie i materiał wapnisty, i materiał krzemionkowy, więc no, krzemionkę pochodzenia organicznego. Jest to taka skała organogeniczna, organodetrytyczna. Natomiast w gezach jest większy procent tej krzemionki niż węglanu wapnia. Gezy widać na samej górze kopalni, samej górze, ten ostatni poziom, tam będą gezy. Na te gezy tutaj występujące z wkładkami wapieni, czasem się mówi, że to są takie gezy wapniste, mówi się, że jest to tak zwany siwak. Taka nazwa pospolita tej skały, tej gezy, która występuje tutaj w Nasiłowie. I gezy tutejsze są już wieku dańskiego, paleogeńskiego. Więc gezy powstawały już po samym wielkim wymieraniu. Więc to, co mamy na dole, opoki, jasne skały, w nich jest pełno skamieniałości i to są organizmy, które żyły przed wielkim wymieraniem. Później mamy piaskowce glaukonitowe, w których również skamieniałości występują i to jest sam jakby moment wymierania, w uproszczeniu mówiąc. I powyżej mamy gezy, które powstawały już w tej naszej erze uzarania ery ssaków, uzarania ery kenozoicznej i tam już raczej skamieniałości takich jak amonity, jak belemnity nie uświadczymy. I tak sobie myślę, że żeby lepiej się przyjrzeć tym skałom, a nie tylko tak z dalszej perspektywy, żeby zobaczyć, jak ta skała wygląda, co dokładnie się znajduje w tym profilu, to myślę, że jest to dobry moment, żeby teraz wyjąć młotek i udać się pójść, żeby
coś, jak to się mówi fachowo, popukać i znaleźć oczywiście coś ciekawego, więc chodźcie, chodźcie, zapraszam. Coś, tu odkładamy urobek, który później będziemy oglądali. Na razie tutaj wybrane rzeczy dla was. Zobaczymy, co będzie dalej. Jest stosunkowo mięciutka, więc łatwo tak pęka. Nie trzeba specjalnie jakiejś dużej siły do niej przykładać. Cuda. Cuda wianki. Jak widzicie, moi drodzy, trzeba się nieźle czasami napocić, żeby znaleźć to, czego się chce. I wcale nie jest takie oczywiste, nawet w takich miejscach jak to, gdzie skamieniałości jest w brud tak naprawdę, gdzie wszędzie wszystko, co znajdziemy, to prawdopodobnie jest czymś, to znaczy jakimś okazem, jakąś skamieniałością, ale większość tych rzeczy to są jakieś elementy połamane okazów, jakieś drobne fragmenty. Rzadko się znajdzie coś całego. O, ja akurat teraz ładnego całego ślimaka znalazłem, a z drugiej strony całego ładnego małża, no ale to trzeba mieć farta oczywiście. Ładny. Jednak w przeważającej większości sytuacji nie znajdujemy tego, co chcemy znaleźć. A co tu można znaleźć tak naprawdę? Skoro mamy tu skały z końca kredy, jest to zbiornik morski, no to oczywiście będą tu występowały skamieniałości wszystkiego tego, co żyło właśnie w kredowych morzach. Mamy tu skamieniałości zarówno organizmów bentosowych, czyli takich, które zasiedlały strefę dna, jak i organizmów nektonowych, czyli takich, które aktywnie poruszały się w toni wodnej, zasiedlały kolumnę wody, pływały po prostu. Natomiast oczywiście najwięcej jest tego, co żyło na dnie, najwięcej jest bentosu, więc wszędobylskie będą tutaj gąbki, elementy ich pięknie ornamentowanych szkieletów. Niekiedy całe ładne gąbeczki występują tutaj w dużej liczbie. I to rzeczywiście są chyba najczęściej spotykani, że się tak wyrażę, mieszkańcy nasiłowskiego profilu geologicznego. Coś ciekawego, to pozwolicie, że łupnę. Natomiast poza gąbkami z bentosu mamy małże, bardzo dużo małżyków tu jest. Zarówno małżów takich, które żyły na dnie morza po prostu sobie leżąc, czy tworząc takie łąki a la ostrygowe, nazwijmy to sobie, jak i gąbki, które bardziej wolały penetrować osad, czyli były taką infauną, żyły zagłębiając się w osadzie i tylko wystawał sobie kawałeczek tego małżyka z syfonem, no i ten małż sobie filtrował to, co tam miał do przefiltrowania
z tej kredowej wody morskiej. Więc mamy gąbki, mamy małże. Obok małżów występują tutaj również ramienionogi. Ja nawet takiego jednego przed chwilą wyłupałem. Chociaż ramienionogi to jest grupa, która w paleozoiku była szczególnie licznie reprezentowana, to do kredy dotrwali liczni przedstawiciele. I tutaj mamy przedstawicieli kilku rodzajów, kilku gatunków, właśnie ramienionogów. To były organizmy, które tak jak małże miały dwie skorupki, tylko małże mają prawą i lewą skorupkę, a ramienionogi grzbietową i brzuszną. Idąc dalej w kolumnie wody, bo oprócz bentosu mamy oczywiście nekton, więc tutaj już też się dużo dzieje. Bardzo bogaty jest zespół amonitów i tu jest kilka rodzajów. Chyba z najbardziej znanym rodzajem Hoplocaphites, konkretnie taki gatunek Hoplocaphites constrictus, to były takie amonity szczególnie tutaj ważne pod koniec kredy. Poza amonitami występują również łodziki, spiralnie zwinięte łodziki, ale również i takie proste amonity zwane bakulitami. Bardzo ładne, ich duże fragmenty można tutaj również spotkać. No a oprócz tych głowonogów, które wymieniłem, amonitów i łodzików, również znamy z nasiłowa belemnity. I to belemnity będą tutaj szczególnie ważne. One w piaskowcu tam szczególnie lubią występować, chociaż i w opoce również można fragmenty belemnitów odnaleźć. Belemnity będą tutaj dlatego ważne, że one służą nam do stratygrafii. Za pomocą belemnitów możemy skały, które tu występują, wydatować. Dzięki tym belemnitom po prostu wiemy, że jest to sam koniec kredy. Tutaj taki gatunek Belemnella casimirovensis występuje. Niektóre całkiem spore, takie do kilkunastu centymetrów długości belemnity. Oprócz bezkręgowców, czy to bentosowych, czy nektonowych, mamy również w nasiłowie skamieniałości kręgowców. I tutaj szczególnie bogaty jest zespół zębów rekinów. Zęby rekinów zarówno w opoce mogą występować, ale i w piaskowcach glaukonitowych. Koniec kredy to jest taki epizod w ewolucji rekinów, kiedy zaczęły powstawać duże rekiny. Chociaż tutaj te zęby może są niewielkie, no ale jednak właściciele tych zębów pewnie mieli po kilka metrów długości. Duże rekiny Odontaspis, Squalicorax, no to takie chyba najbardziej znane. Z ryb kostno-szkieletowych występują tutaj takie ryby popularne pod koniec kredy Enchodusy, bardzo zębate, z takimi szczególnie na spojeniu żuchwy dużymi, esowato, lekko wygiętymi zębami. No a na szczycie łańcucha pokarmowego w nasiłowie stały zdecydowanie wielkie gady morskie, mozazaury, morskie warany, których zęby również stąd opisano. Zęby całkiem spore, takie kilkucentymetrowe, należące do no, mających kilka metrów długości mozazaurów. I to byli w ogóle królowie późnej kredy na całej ziemi. Później sobie bliżej się tym mozazaurom przyjrzymy, to tak pokrótce o tym, co tutaj można znaleźć. Więc jak widzicie, ten zespół pod koniec kredy jest tutaj niesłychanie bogaty. To znaczy tutaj życie tętniło. Zarówno na dnie morza, jak i w toni wodnej mamy wszystkie elementy piramidy troficznej, wszystkie elementy łańcucha pokarmowego, zarówno organizmy z dna, jak i te pływające, małe, duże. No działo się tu i działo bardzo, bardzo taki bogaty, piękny to był świat, no ale niestety się zakończył właśnie 66 milionów lat temu, kiedy to wielkie wymieranie zmiotło ten ekosystem z powierzchni Ziemi. Ale na szczęście my dzisiaj możemy tu przyjechać i coś znaleźć. O proszę, nawet jakiś małżyk. No i jesteśmy, moi drodzy, dotarliśmy na ten wyższy poziom kamieniołomu. Tutaj chodzimy po kredowej opoce i stąd dopiero tak naprawdę można podziwiać piękną panoramę, gdzie widzimy rzekę. Wisła sobie płynie, tworzy tu i ówdzie wysepki, łachy piaszczyste. No i za mną tam widać już nawet Kazimierz, widać zamek. Jak ktoś pojedzie sobie na romantyczny weekend czy jakiś inny wypad do Kazimierza i wejdzie na górkę, która tam jest, no to z górki widać kamieniołom w nasiłowie właśnie. Myślę, że lepiej niż samą górkę z rzeczonego nasiłowa. Ale przyznacie, że widoki są przepiękne. Tu możemy podziwiać
skarby geologiczne, paleontologiczne, a z drugiej strony możemy podziwiać piękno dzisiejszej przyrody i krajobrazu dzisiaj pogranicza Mazowsza i Lubelszczyzny. Nawet widzimy, że jeszcze nie w takim regolicie, który tutaj leży, ale w samej skale, w samym profilu też możemy skamieniałości znaleźć. Fragment, zdaje się, że małża oraz piękną, tutaj taką charakterystyczną siateczkowatą strukturę jakiejś gąbki, których, tak jak wspomniałem, skamieniałości występują tutaj w bardzo, bardzo dużej liczbie. No i co, chodźmy teraz pozwiedzać ten poziom kamieniołomu. Co tu znajdziemy? Można tu nawet spotkać ślady bytności całkowicie współczesnych nam organizmów, człowiekowatych, dokładnie rzecz biorąc. No, myślę, że tutaj miła miejscówka z widokiem takim na Wisłę, żeby tu sobie w jakiś majowy czy czerwcowy wieczór przyjść. Ale nas dzisiaj interesują inne sprawy. Niestety. Różne okazy zbieram, żeby wam też pokazać, uzmysłowić to, jak różne są tutaj stany zachowania skamieniałości. Żebyście widzieli, że to są nie tylko takie po prostu muszelki, które gdzieś tam na kawałku skały leżą, ale też jak niekiedy, w jak taki bardziej spektakularny czy nietypowy sposób skamieniałości mogą być zachowane nawet tutaj. Ale czy nam się uda jakieś rarytasy znaleźć? Czy ząb mozazaura się uda znaleźć? Albo chociaż rekina, to by było coś. Chociaż żeby dodać pikanterii sprawie, to przyznam się wam, że całkiem niedawno byłem tutaj i jeszcze po bliskich kamieniołomach, bo tu w okolicy takich kamieniołomów z końca okresu kredowego, że się tak wyrażę, jest kilka. Byłem z grupą studentów kilka tygodni temu i jedna studentka znalazła piękny, taki całkiem spory ząb rekina, więc jakiegoś, zdaje się, że squalicoraxa. Więc to nie jest tak, że jest to zupełnie niemożliwe, żeby odnaleźć jakieś zęby wielkich drapieżników. Udało się belemnita znaleźć. Kawałek, ale jest. Na przekroju wam pokażę rostrum belemnita. No dobrze. O. I następny belemnit. Znajdujemy się w tej chwili nieco wyżej w profilu, w miejscu, gdzie znajduje się właśnie piaskowiec glaukonitowy z fosforytami, ta warstwa fosforytowa. Udało mi się nawet kilka takich niedużych konkrecji fosforytowych wykopać. Udało mi się znaleźć ładnego belemnita. No, widać, że tutaj są skamieniałości z tej warstwy fosforytowej, rzeczywiście tymi skamieniałościami sypie. I tak jak powiedziałem, sama granica kreda paleogen znajduje się w obrębie tejże warstwy piaskowca. Natomiast poniżej jeszcze mamy troszeczkę opok, ale te opoki są dziwne, takie mają taki kolor, też miejscami jakby są zapiaszczone, takie brudne. Widzimy tu na przykład mamy opokę, a w tę opokę wnika nam taka jakby buła soczewa z materiałem piaskowcowym, bowiem właśnie strop, górna część opoki kredowej, na niej dochodziło do zjawisk związanych z erozją i drążeniami różnych organizmów, jakichś bezkręgowców, które sobie norki drążyły, norki tunele. I w te norki był nasypywany materiał z góry. Po prostu trafiał ten właśnie piaskowiec glaukonitowy z góry, więc często w górnej części opoki mamy takie
wchodzące w głąb tejże opoki jęzory, wypełnione właśnie takim oto ciemnym, brunatnym, fosforytowym piaskiem, który tutaj sobie powoli, do tej opoki wnikał. Ale w samej opoce też i ciekawe różne rzeczy można znaleźć w tej górnej części, poza tymi norkami wypełnionymi osadem. W tej części ja już dostrzegłem, jakiś przekrój przez belemnita, tam sobie siedzi. Za chwilę zobaczycie go z bliska. Tutaj. W takim piasku fosforytowym widzimy, że jest dużo skamieniałości i tu rzeczywiście mamy muszelki małżów, mamy te belemnity, mamy konkrecję. To jest nawet niby piaskowiec, ale widzicie, że on pęka no, w rękach. To jest taki piasek trochę z kuwety, czasami tworzy takie granulki, no to mamy to. I w nim widzimy masę również mniejszych skamieniałości, mniejszych drobnych elementów. Wszystko tam żyje w tym piaskowcu. Jakieś takie drobne mięczaki typu dentalium, no ale tak jak mówię, małże, dużo skorupek małżów tu leci. O, mamy małżyka takiego ładnego, dobrze widoczny małżyk, taki jasny na tle ciemnej skały. Udało się znaleźć takiego małża w fosforycie. Spróbujemy go ładnie wyciągnąć, chociaż te skamieniałości są bardzo delikatne i tak jak mówię, nie wiem, czy on nie pęknie, ale no jakoś tam się udało. Kawałek przynajmniej małżyka. Taki małże, muszelki. On tu dalej siedzi w tym. Piękne rostrum belemnita udało się wyciągnąć. Może nie jest jakieś duże, ale jest sama końcóweczka. Widzimy takiego belemnita. Wyjdź, wyjdź. Nie chcę wyjść. W krajach Europy Zachodniej, w Wielkiej Brytanii na przykład, mówi się na takie piaskowce właśnie glaukonitowe, w których jest dużo tego zielonego minerału, który nadaje tym piaskowcom ciemnozieloną barwę, mówi się, że jest to tak zwany green sand, czyli po prostu no, zielony piasek, niespodzianka. No i można powiedzieć, że to jest mniej więcej coś takiego. Pod koniec kredy w wielu tego typu płytkich zbiornikach szelfowych dochodziło do powstawania złóż fosforytów w ogóle. I rzeczywiście powiedzmy, że szelf oceanu Tetydy, a w późnej kredzie mamy taką sytuację, że tu w naszej części świata mamy archipelag europejski, na południu mamy superkontynent Gondwana i pomiędzy tym znajdował się ocean Tetydy. Archipelag europejski to były jego północne rubieża, na północnym szelfie Tetydy, tak możemy sobie to nazwać. W tych płytkich zbiornikach szelfowych często powstawały, odkładały się złoża fosforytowe
I no właśnie te zbiorniki związane z Tetydą słyną ze złóż fosforytu. I między innymi kredowe złoża w północnej Afryce, między innymi w Maroku, no to w drugiej połowie XX wieku był ogromny tak zwany boom fosforytowy i do dzisiaj większość świetnie zachowanych skamieniałości z tego czasu, z drugiej połowy kredy, tak mówiąc ogólnie, to są właśnie te słynne złoża skamieniałości afrykańskie z Maroka, z krajów ościennych, no powiedzmy generalnie z północnej części Sahary, z północnej części Afryki. I właśnie te wszystkie skamieniałości, zęby mozazaurów, zęby rekinów, skamieniałości amonitów, one będą występowały dobrze zachowane właśnie w tego typu złożach fosforytowych. U nas może to nie jest ta skala, co w północnej Afryce, ale i tak widzimy, że u nas w tym zbiorniku pod sam koniec kredy odkładały się tego typu skały. Poszukajmy jeszcze dalej, co znajdziemy. O. Znowu belemnit. No i po prostu wyciągamy z tego fosforytu. I to wygląda w ten sposób. Pokazuję Wam te przekroje poprzeczne, gdzie widać kryształy kalcytu. On jest oczywiście ubrudzony ziemią, potem sobie obczyścimy te skamieniałości i się im bliżej przyjrzymy. Ale to w dalszej części. Widzimy piaskowiec glaukonitowy i tu widzimy warstewkę z tymi fosforytami. Tu te wszystkie ciemne plamy to są właśnie konkrecje fosforytowe i one się tu ciągną w dalszej części w jednym takim powiedzmy horyzoncie. Mniej więcej tak o tak. Wstępują. Nie, tam lepsze było. No, jakiś małżyk. Przy schodzeniu trzeba szczególnie uważać, zabezpieczyć się młotkiem. Tu się ziemia może osunąć niekiedy mocniej, ale poszło gładko. I tak mniej więcej wygląda sytuacja geologiczna i tło paleogeograficzno-paleośrodowiskowe tego miejsca. No, wielkie wymieranie zakończyło ten świat, ale tak jak powiedziałem, zapis kopalny, który tutaj mamy w postaci skamieniałości jest ciągle dostępny do poszukiwań i do badań. Myśmy znaleźli trochę ciekawych okazów i w następnej części, która będzie za tydzień, omówimy sobie okazy, które odnaleźliśmy. Zobaczymy, jak one są zbudowane, jak wyglądają, jakie to były organizmy, te, co pozostawiły po sobie te skamieniałości. Nie tylko te, które udało nam się znaleźć, ale te również bardziej rzadkie, unikatowe, które również tutaj występują. Więc za tydzień poświęcimy sobie cały wykład znowu z terenu, dalej z Nasiłowa, ale już nie o samym profilu, ale o tym, co tutaj żyło tak dokładnie. Więc zapraszam Was na za tydzień i żegnam się piękną panoramą. Prosto z Nasiłowa, Daniel Tyborowski, środowe spotkania z Ziemi. Do zobaczenia. Paleontologiczne pozdrowienia. Maastricht Dan, kto ciebie rozwikłać będzie umiał? Maastricht Dan. Kurde, mogłem zostać piosenkarzem.